Polska to, jak wszyscy wiemy, przestrzeń kreatywna. Najpierw byli tutaj, zadomowili się pierwsi artyści, graficy, architekci, wolne zawody, czyli takie wolne ptaki. A później pojawiła się gastronomia i ta gastronomia wręcz jest orientalna. Są tutaj, można zjeść stek z krokotyla albo zjeść zupę ramen. I w dążeniu do rewitalizacji fabryki Ramisza cały czas jesteśmy otwarci na nowe branże, a kreatywny ekosystem nie odbył się by bez branży technologicznej, która uzupełni branżę designu. Dziś jest mi niezmiernie miło ogłosić, że nasza komercjalizacja tego budynku idzie pełną parą. Mamy przeszło 65% zapełnienia budynku. Liczę na to, że OFF Piotrkowska już niedługo będzie, te dwa budynki, które realizujemy, będą pełne, co pozwoli nam realizować konsekwentnie kolejne etapy projektu rewitalizacji. Tu jesteśmy akurat w takim miejscu, które łączy te dwa aspekty. Z jednej strony rewitalizuje piękne, zabytkowe budynki fabryki Ramisza, z drugiej strony dobudowuje kompleks biurowy, który daje przede wszystkim pracę, daje nowe miejsca pracy i możliwość tworzenia tych nowych miejsc pracy właśnie tutaj, w tym miejscu. Jak spotykam się z firmami technologicznymi, to zawsze podkreślają, że super jest funkcjonować w takich przestrzeniach. Ja Państwu gratuluję, że znaleźliście tu sobie swoje przyszłe miejsce, w którym będziecie tworzyć tą wartość dodaną, intelektualną wartość, która jest dla nas szalenie istotna. W Łodzi naprawdę dużo się dzieje. W tej przestrzeni, która zmienia się z przestrzeni, która była tak naprawdę miejscem dedykowanym architektom, designerom, gastronomii, teraz stają się tu miejscem prowadzenia działalności o charakterze też związanej z kreatywnością, bo jednak związanej z nowymi technologiami, ale już w sferze biurowej. Firma Binarabs powstała w 2004 roku, w zasadzie teraz, 2014, przepraszam, teraz już 4,5 roku, jak istniejemy. Zaczęliśmy 7 osób, około, teraz jest nas 55, stale rośniemy. Stąd też zapotrzebowanie na lepsze, większe miejsce. Rozpoczęliśmy poszukiwania w zeszłym roku, mniej więcej rok temu. I w zasadzie jak tylko porozmawialiśmy z OPG, to przestaliśmy szukać dalej. No, okazało się, że nasze myśli co do rozwoju ludzkiego rynku IT są zbieżne. Jest to mega, mega miejsce wygodne dla naszych ludzi, którzy z nami współpracują, naszych pracowników. Za każdym razem, gdy ktoś po prostu zgłodnieje, może wyskoczyć sobie tutaj zaraz na dół. Coś smacznego zjeść, czy wieczór też spędzić przy jakimś drinku czy networkingu. My jako firma rekrutacyjna, myślę, że w tym budynku jesteśmy swego rodzaju najemcą z branży technologicznej, ale działamy w inny sposób, rekrutujemy. Jesteśmy w trójce tak naprawdę największych firm rekrutacyjnych, jeśli chodzi o ten biznes. Dlaczego Piotrkowska? Myślę, że w tym przypadku oddaliśmy głos tak naprawdę naszym pracownikom, zapytaliśmy, w jakim miejscu w Łodzi chcieliby tak naprawdę wyjść pracować. No i tak naprawdę wybór był jednogłośny, jeśli chodzi o Piotrkowska, więc myślę, że to miejsce jest, idea tego miejsca zbiegają się jakby z ideami, które mamy wewnątrz firmy Grafton, czyli innowacja i kreatywność. Liczymy, że tutaj przestrzeń i najemcy wspólnie, jakby ta atmosfera tego miejsca będzie sprzyjać tutaj dobrej naszej pracy. Firma Ignite9 jest interaktywną, kreatywną, międzynarodową firmą produkcyjną. Co się za tym rozumie? Jesteśmy jednostką, która wykorzystując najnowsze osiągnięcia technologii, kreatywne, niekonwencjonalne podejście i tak zwaną innowację, tworzy największe na świecie kampanie reklamowe. Współpracujemy m.in. z firmami takimi jak Google czy Disney. Od 7 lat tworzymy i rozwijamy technologiczny oddział firmy pod nazwą Republic Bureau, który właśnie swoje działanie zaczął w Łodzi. Jeżeli chodzi o to, dlaczego OFF Piotrkowska, tak naprawdę to miejsce pozwala nam połączyć kilka priorytetów ważnych dla naszej firmy. Po pierwsze jest to zapewnienie bardzo przyjemnego, rozwojowego miejsca pracy dla naszych pracowników. Natomiast oczywiście świetnym jeszcze takim bodźcem do rozwoju jest możliwość dzielenia się informacjami z osobami, które tak naprawdę są spoza naszego świata, chociażby po części. Stąd właśnie OFF Piotrkowska. Rewitalizacja się opłaca. Jesteśmy w miejscu, które jest na to chyba możliwie najlepszym dowodem. Jest dowodem też na to, że angażowanie coraz więcej pomysłów w projekt też
też popłaca. Z tego, co powiedzieli moi przedmówcy będący najemcami, taki osadzony w aurze Łodzi projekt, jakim jest ten biurowiec na Ofie, był jednym z głównych czynników, dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. Bardzo by mi zależało też na tym, żeby coraz więcej podmiotów wzorem OPG uwierzyło w to, że rewitalizacja może być bardzo dobrym biznesem i jest bardzo dobrym biznesem, co pokazuje miejsce, w którym się właśnie znajdujemy.